teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Battle Slug Double X, odcinek drugi i ostatni w całej serii Metal Slug Anthology. Synchronizacja, dół, góra. I teraz wyjaśnię, dlaczego ostatni odcinek z antologii, ponieważ teoretycznie już kończymy główną kampanię gry. Znaczy, główną tą całą historię, bo jeszcze jest... jeszcze są te tak jakby spin-offy, czyli Metal Slug Mission 1, Mission 2 i Metal Slug Advance. Ale to się nie liczą. Kiedyś je zrobię. Ale po prostu nie w tej, że tak powiem, głównej serii, ponieważ tak. No i po prostu po tym filmie w następnym tygodniu już będzie Super Mario 64. Wow. Serio. I tak. To jest wyjątkowy poziom, ponieważ w tym jest, nie wiem, tak jakby to powiedzieć, zablokowane to, że musimy cały czas używać... Cały czas używamy spadochronu. Skaczemy. Coś w tym jest poziomie takiego właśnie. Że trzeba tak robić, a nie inaczej. Ui. Jest po prostu chyba tak, o, żeby sobie... Ała. Żeby sobie bezpiecznie spadać, niestety ja do tych ludzi nie należę, którzy chcą sobie bezpiecznie spadać. Ja żyję szybciej. YOLO! No to kurde zrobiłem, YOLO! No serio! Boże, jak się nie... A nie, czy jestem do tego? Aha! Dwie najbardziej dupy broni. To już użyję ich po prostu tak, o. Okej, wow. Okej, teraz się wystraszyłem. Autentycznie się wystraszyłem. Co to ma znaczyć? Oznaczyć. Whatever. Nie, no serio. Dajcie mi z tych rakiet poszczelnie. Ja tak dużo wymagam od życia. Ja tylko sobie poszczelać z rakiet. Firebomb. No i wszystko fajnie. A wystarczy mi tylko dać do postrzelania z użytych rakiet. Czy coś to kogoś zabolało? Na pewno tego Hitlera, ale dobra. Whatever. Now you die. Teraz się pytam serio, co mnie zrobiło? Dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Jakieś kule tu są. O, Team Sonic chyba. Co za lakomaty. Ja już zniszczyłem tyle. Skinąłem, przyznam się, już bez bić. Małpo. Umrzyłem tak bardzo. Dajcie mi hajs. Chciałem powiedzieć hajs, nie wiem. Aha, bo pewnie było... Chciałem powiedzieć kasa, a powiedziałem hajs ostatecznie. No i po prostu się... No tak złączyło. Tak wyszło. O, siema. O, ty jesteś bossem, co nie? Dlaczego mnie...
O. Ciebie ja muszę tu atakować, nie? O. Okej. Ała. A ciebie jak mam atakować? A od dołu ja cię mam atakować. Nie! Ja teraz tam. Jak pozwolić tam? Aha, dziękuję. Tak, będę kontynuował. Dobra. Szybciej! Heck yeah! GG! To się nazywa szczęście, albo skill. Zależy jak kto woli. Ja wolę to nazwać skillem, bo ładniej brzmi. Dobra, teraz szósta misja bodajże? Tak, czyli przedostatnia już. Bo jest 7 tych misji. Juhu! No, serio? Znowu ty do chuj... Flamethrower jest oczywiście OP, jak zwykle. Nie? Okej. Co mnie zabiło? Ja się nie zgadzam! Katena. Holy shit! No nie pykło. Tak. Myk. Mykamy i idziemy. Ziom. Kurde, bele. Ja tu wam dam. Już czaczki. Pieszamy. Pyk. Idź. Kurde. Ha. Ha, hej! Johnny Bravo. Johnny Bravo, wiemy. O Boże. Właśnie chyba wymyśliłem jakiś fan. To przypadek. No z maczety mnie zarąbał, kurde. Ej, to już jest oszustwo. Ja już to mogę oficjalnie nazwać oszustwem. Miał maczetę. To jest ja... No oszukaństwo, no poślizgnąłem się, no co zrobić? Okej. Okay. Szybko to idzie mnie. Tak. O, teraz się zaczynają ci niebiescy. Nareszcie, kurde. Wątek tej gry jest taki, że są niby ci niebiescy, jacyś nowi, ale się no okazuje, że oni są przez dwa poziomy tylko. Aha, i to jest broń chyba od szóstki, czyli miecze. Miecze. Noże, którymi atakujemy. Na serio w przyszłości na rozwój używają się migieł, a nie jakichś jetpacków czy co. Ładunek. No, przejedź. No, czekam. Dziękuję bardzo. Jak dzisiaj jest gorąco, ludzie. Ja płonę tu. Chciałem nadmienić, że dzisiaj jest poniedziałek. Znaczy, jak wy to oglądacie, to jest wtorek, ale no. No to takie, wiecie, paradoks czasu i w ogóle u mnie jest poniedziałek, u was jest wtorek. Serio? Mogłem dostać wszystko z tą gównią. Prawda życiowa. No w sumie on to potwierdził teraz. Okay. Nice. Ile punkcior dostałem? Ja ale chęc. Jej dostałem coś. Dobrze, że nie wryj. No wiecie, no zawsze można dostać w coś. Jak nie wryj się dostanie, to jest już połowa sukcesu.
Nie wiem, czego ja uczę. Wolałbym w sumie nawet nie wiedzieć. Nie, 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 kurde! A dlaczego twoja jest taka opia? Moja wersja jest tu. No to jest teraz boss? Nie, jeszcze nie boss. Nie, boss już. Ło, ale fajnie. Okej, tak skaczę. Tak na pierdziela. Jestem ciekaw, czy będę się, wiecie, respił jako robot po zginięciu, czy tak, o, jako już Leona. No i ktoś wyjaśni, dlaczego to światło pada na ziemię? Żeby te pociski świetne opadają na ziemię. Tak za bardzo nie rozumiem tego. Tak, jako robot się... No to ja jestem teraz silny. Nie wiem, ja dziękuję po prostu. To teraz to ja mogę grać. Kurde, a co on grę by się coś takiego przydał? Czekam, aż ktoś zrobi fakt. Który pozwala grać cały czas tym robotem. Znaczy nie ma w ogóle żadnego community hakowania Metal Saga, ale co? Znowu ty! Gdzieś tu umrzyłeś już, jedynka, dwójka, X, trójka, czwórka, piątka, szóstka i teraz siódemka, bo zaraz umrze. Więc 8 razy zginąłeś, facet. Ogarnij się. Nie jestem pewien, czy w Advance był i... Mission 1 i Mission 2, a nie Geo Pocket. Ale znając tą serię, to założę się, że tak. Mam go. Mogę coś tak zrobić? Chyba nie. Chyba nie mogę. Aha! Umarłeś. Raz ósmy. Mam nadzieję, że teraz na dobre. Dobra, i teraz ostatnia misja. Nice. I teraz idziemy pokonać wszystkich! Moim czołgiem, majmy czołgiem. Uhu, ale spięć. Ej, no to jest nie fair, ja już mam od razu zerowe życie, mogę jeszcze zginąć raz. Gdybym wiedział, że to już będzie ostatni hit, albo że to będzie ostatni seria, jaką puszczę, no to zrobię. I ona wychodzi. Pyk, pyk, pyk. God damn it, zginąłem i teraz będę musiał wszystko od nowa. Teraz już wiem, jak się czuł Rambo. Pewnie mówię to w każdym odcinku tej serii, ale dobra. Kolejny screen. Teraz mam. Holy moly! Zginąłem! A tamten łuczek był stworzem. Moly! Hop. Hop. Ten skill bez zatrzymywania się nawet. Buff robili, może mi buty czyścić. Juhu!
Dobra, teraz to miałem szczęście, że akurat nie zginąłem, że zginąłem dopiero po nie wiem, wysłaniu mi lasergana. To było już cholerne szczęście. Nie, 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 nie. Jeszcze kurde raz mówię nie. Przecież to jest ogerpicki, nie. Ja nie chcę, ja nie chcę, nie. Nie, nie możecie mi zginąć. Nie tym razem. Kurde! Siema, generałku. Aha, ja muszę pokazać. A powie mi ktoś, dlaczego ja muszę pokaz strzelać? A nie mogę zabić tego Hitlera? O, jakiś mi się... Co to? Tak nic do nic zawodzowie, idę po prostu. Dobra, teraz chyba się muszę wspiąć na samą górę. Dlaczego wy mi teraz nie pomagacie? Wessano wam generała. Dlaczego do jasnych cholery wy mi nie pomagacie teraz go wam odzyskać? Coś, to znaczy, no tak, no ja go pojmę później, bo on jest terrorystą i w ogóle, ale... ale no... no tak, no... Ale no zawsze to jest coś. Możesz zginąć, dziękuję. No facet. Dlaczego by tak długo umieracie z tej rakiem? O, już granat. Pyk, pyk, pyk. No co, przyznam, była dobra seria. Aha, ja to muszę zrobić. Mogę praktycznie mieć na bromanku iść dalej sobie, spoko. To idę. Kurczaka jest. Nie. Może ja po prostu tej broni nie doceniam, może ja tak naprawdę mam za duże wymagania. Spędzi mi wbrew. Jak spędzi mnie przy nagrywaniu czegokolwiek, to jest zła rzecz. Uwierzcie. To jest bardzo zła rzecz. To się podrapię, a później kupa. Umieram. Albo inne rzeczy. Dobra, idę tu. Myślę, że będzie finałowy boss. Tak. Chyba ulubiony finałowy boss, jeżeli chodzi o wygląd i scenerię. Walczymy z tym oktopusem! Ła. Ale nie, strasznie mi przypomina w ogóle scenaria Crisis City z Sonic'a 06. No dlatego to tak bardzo lubię. Dobra, jedno ramię pokonane. Musimy pokonać ich jeszcze 5. A nie jest to dosyć trudne. A już w szczególności, że mogę umierać w nieskończoność. Dobra, jeszcze 4. Założę się, że później będę musiał pokonać to, nie wiem, to statek matkę. Nie pykło. Okej. Dobra. Kolejny ramię leży, jeszcze tylko 2. Chodźcie. Okej, to... That was easy! Chyba jednak te 8 muszę rozwalić. You don't get me this time. Nie, you won't get me this time. Nope. Ło! Okej, tego się nie spodziewałem, przyznaję. Rocket
podczas cutscenki mnie zabiło. Okej, to była hamulca. No ci... Serio. Ło! No nie! Tyle bomb. No i dobra. Ostatni boss. Rozrzucam bomby. Nie miałem racji, to jest ten statek matka. Ała. Haj, dobra, myślałem, że... Nie! Holy shit. That was easy. Ej, nie, nie sądzę, że to będzie tak. Co, tak szybko? Ej, ja to pamiętam trochę inaczej. No to fajnie, chyba. No to ja odstawiam teraz PSP, niech się dzieją rzeczy. Okej. Okay. A nie, czy ja tu już się muszę wpisać. Kontynuacja 17, tak przez 0. Z drugie miejsce zająłem, świetnie. P G I P G P 18 minut. A nie, bo to po... O, to mi policzyło dopiero od tego momentu. O kurde. No to w takim razie, ludzie, to by było na tyle z Metal Saga. Jak mówiłem, w przyszłym tygodniu rozpoczniemy Super Mario 64 Let's Play. A na obecną chwilę mogę tylko i wyłącznie wam podziękować. Mieć nadzieję, że wam się spodobało i powiedzieć na razie i cześć! Pa, pa!